Jędrzejów. Tu mieszka rodzina Gipleya. Pewnego dnia postanowiłem schować swoje oszczędności w banku. Przez przypadek Gipley odkrywa, że grupa bandytów planuje napad na bank. Niestety policja nie wierzy Gipleyowi i nasz bohater postanawia wyprzedzić bandziorów i samemu napada na bank, aby odzyskać swoje pieniądze. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 11 tysięcy kciuków. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gipley, witam Was w kolejnym odcinku. Tak się składa, że słuchajcie, właśnie postanowiłem udać się do banku, ponieważ mam tutaj dosyć sporo moich i Gipleyki oszczędności. Słuchajcie, mam tutaj nawet Gipleyki pierścionek, zobaczcie jaki piękny. I zamierzam to wszystko oddać do banku, ponieważ postanowiliśmy, że wyjeżdżamy na wakacje i żeby nasze po prostu rzeczy były bezpieczne, po prostu je schowamy w skrytce, w skarbcu i mam nadzieję, że nic im się tam nie stanie. Dlatego ogólnie, jeśli film Wam się spodoba, zostawcie kciuka w górę. Jeśli jeszcze tego nie robicie i chcecie dołączyć do grona moich widzów, już teraz koniecznie musicie zostawić subika z dzwoneczkiem i wpadajcie do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety, a my tymczasem idziemy do banku, bo w ogóle za momencik zamykałem, słuchajcie, ja musiałem się szybciej z pracy urwać i za 10 jakieś minut zamykają, także musimy się pospieszyć. Halo, halo, dzień dobry, proszę pani, proszę dzień pani. Dzień dobry, proszę pana, tak, ale można? już zamykamy. No ale ja chwila, jeszcze jest 10 minut do zamknięcia banku, ja się musiałem z pracy zwolnić, proszę pani. Ja tylko chciałbym tutaj wynająć skarbiec, skrytkę po prostu, gdzie będę mógł schować moje drogocenne rzeczy, dokładnie tak. Także dobra, myślę, że szybko nam pójdzie 5 minutek i z głowy. Dobra, okej, już jakie mamy wolne skrytki. O, dobra, już wiemy. Skrytka od 23 do 26 jest wolna. Zapraszam bardzo tutaj, super. Proszę, otwieram panu. Ogólnie to jest bezpieczne, bardzo, tutaj tak? Nie ma żadnych złodziei, nigdy się nie zdarzyło jakieś kradzieże i tak dalej. To jest najbezpieczniejszy po prostu bank w całym mieście. Pan rozumie, tutaj mamy skrytki, oczywiście. Może pan sobie wybrać 23, 24, 25, 26. Jest dobra, wolna w tej to chwili. To ja biorę 23 skrytkę i tutaj dobrze, wkładam, tylko okay, niech pani nie zagląda tam, co ja tam mam. I proszę, jakiś kluczyk pana dostanę? Tak, oczywiście, tutaj to już muszę zaznaczyć. O, proszę. I proszę, kluczyk dla pana, do pana skrytki. Zatem z tym kluczykiem będzie pan mógł otworzyć przejście po swoje rzeczy, jak już pan tam załatwi, nie wiem, jakieś tam sprawy. Pan na długo w tej skrytce chce mieć rzeczy, czy mówię pani, krótko? Gdzieś myślę, że z 2 tygodnie. Pojedziemy tak? z rodzinką na wakacje. Jeszcze aha, dokładnie nie wiem, kiedy wrócimy, ale myślę, że już niedługo. No to już pani świetnie chce zamykać, tak? Do tak, domu już, uciekać. Proszę pana, do domu, proszę pana, przecież na mnie obiad czeka. To w takim razie do widzenia. Do widzenia, do widzenia, proszę pana. Okej, także jak widzicie, to jest jeden z najbezpieczniejszych banków w ogóle na świecie. Zobaczcie, jakie mają tutaj kamery, systemy. Także myślę, że mogę czuć się teraz bezpiecznie i spokojnie, jeśli chodzi o moje drogocenne rzeczy. Dostałem specjalny kluczyk. No i teraz dzięki temu, jeśli będę chciał, to po prostu będę mógł przyjść i wypłacić swoje pieniążki. Także wsiadamy, słuchajcie, teraz szybciutko do samochodu i jedziemy, już zjemy coś i myślę, że będziemy ruszać. I chwila, co tam jacyś dobra, dzisiaj robimy napad na bank, słuchaj, co? Zbyszek. Dzisiaj, Zbyszek, jest ten dzień. Ukradniemy tam wszystkie skrytki, wszystkie pieniądze i będą nasze. Tak, dokładnie, co? Tak, Zbychu, ale super. Nie, dobra, to bierzemy jakieś rzeczy, słuchaj, bierzemy rzeczy. Okej, okay, dobra, chodź dobra tutaj, chodź tutaj. Słuchajcie, szybko wykręcamy, to są jakieś bandziory. Musimy szybko, nie wiem, poinformować jakąś policję czy coś. Nie wiem, może szybko pójdziemy do banku i słuchajcie, ostrzeżemy, że oni planują tutaj napad na bank. Ja nie mogę, mam nadzieję, że ktoś tutaj będzie jeszcze. Halo, 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 proszę pani, niech pani otworzy, niech pani otworzy. Tutaj ma być napad, tu ma być napad. Ja nie mogę, tu jest w ogóle moje rzeczy są teraz niebezpieczne. Co jak ukradną? To dobra, słuchajcie, ja wsiadam szybko do samochodu, jadę do najbliższej komendy policji, muszę znaleźć w ogóle jakiegoś policjanta tutaj i mam nadzieję, że zaraz złapią tych rabusiów, ja się ich boję. Ała, jeszcze dostałem w głowę, mam nadzieję, że złapią tych rabusiów. O, tutaj jest jakiś policjant, patrzcie. Halo, halo, proszę pana, panie władzo, tutaj jest sprawa, potrzebuję pomocy, ponieważ Bycho! Tam niedaleko. Mam te ciastka, Zbycho! Ej, halo, ciastka, jakie ciastka? Mam, co pan tutaj o ciastkach? Halo, niech pan się uspokoi. Proszę pana, tutaj niedaleko jest gromada bandziorów, dwóch bandziorów, którzy chcą napaść na bank. Muszą panowie coś szybko z tym zrobić. Następny, Zbyszek!
Ja cię to ten... Ej, następny człowiek, który mówi, że niby jest napad. Jaki napad, proszę pana, tutaj w tym mieście to tak jest 0-0 przestępców. Jaki napad? Widziałem, dobra, mieli nawet radio jakieś policyjne. Najprawdopodobniej podsłuchiwali na policyjnych falach radiowych państwa. Tak, proszę, jasne, proszę, pojedźmy. Pojedźmy radiowozem panów. Tu będziemy się bezpiecznie czuli. Jedźmy, proszę jedźmy. Pana... Nie mogę ja radiowozem, bo normalnie teraz tutaj jest właśnie patrol policyjny. Niech pan mnie zawiezie swoim, dobrze. Panu pojadę. Ja rekwiruję, rekwiruję. Jak pan rekwiruje, pana. Ja to pojadę, proszę... ja to zawrócę, proszę pana. No dobra, pyk, proszę pyk, pana. Pyk, żebym tylko nie wyleciał. Poczekaj na mnie i kolego i tamten, no, dobra. Łow ryby. Uwaga, tak? Uwaga, uwaga, proszę pana, bo tutaj dużo słupków, uwaga, ostrożnie. Jak pan jedzie, bo pan, mandat pan chwila. Dostanie, to no. Gdzieś było tutaj, tak. To gdzieś było tutaj, o! Tutaj stał ich taki purpurowy samochód, w ogóle teraz gdzieś uciekli, najprawdopodobniej, nie wiem, już może napadają na bank, ale widzi pan, zostawili to radio, o którym mówiłem. Proszę pana. Ona nadaje na policyjnych falach radiowych, na pewno musicie to sprawdzić, niech pan sprawdzi to radio. Proszę pana, no przecież to na kasety jest radio normalne, co pan do mnie mówi, w ogóle pan chyba oszalał. Proszę naprawdę, pana, naprawdę. Ojejku, proszę pana, przyjmę pana tutaj zgłoszenie, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ale tutaj żadnego przestępstwa nie widzę. Dobra, proszę pana, bo jeszcze po hamburgery dobra. Muszę iść, to pan do jest widzenia. W ogóle tak. Policjantem do niczego, do widzenia. Ja nie mogę po hamburgera, hamburger ważniejszy niż, słuchajcie, napad na bank. A co jak ci rabusi już tam poszli i mojego skarbu nie ma? Słuchajcie, musicie mi pomóc. Napiszcie teraz w komentarzu, co ja mam robić. Czy iść poszukać jakiejś pomocy, czy iść, nie wiem, do tego banku i złapać jakoś tych rabusiów samemu, albo wkraść się do tego banku i po prostu wziąć swoje drogocenne rzeczy. Słuchajcie, nie wiem za bardzo, co mam robić, ale musimy pojechać, słuchajcie. Także wsiadamy teraz do samochodu. Ja muszę na początku, nie wiem, może znajdę tutaj gdzieś kogoś z mojej rodziny, nie wiem, Jeeplejkę, kogokolwiek i po prostu, o nie, widzę tam, kogoś, dobra, czekajcie, tu jest bardzo niebezpiecznie. Okej, widzę Jeeplejkę, Jeeplejka, słuchaj. Patrz, jaki fajny sklep znalazłam, normalnie, zobacz, ja cię, ale fajnie. Co, ty jeszcze chcesz coś na naszą wycieczkę kupić, tak? Tak, jakieś ciuszki czy coś? Jakieś ciuszki, zbroje, coś dobra, może chodź. Dla ochrony, bo wiesz, Jeeplejka, no, jesteśmy w niebezpieczeństwie, schowałem, wiesz co, nasze drogocenne rzeczy, ale widziałem rabusiów, którzy planują napad na banki, tak naprawdę mogą ukraść nasze rzeczy. Włącznie z twoim pierścionkiem. Co robimy z tym? Pierścionek zaręczynowy. Jejku, dobra, słuchaj. Ojejku, mam pomysł, słuchaj. A kiedy oni chcą napaść dzisiaj na ten bank? A byłeś na policji? Byłeś na byłem banku, na policji i oni sobie jaja robią. Oni mnie nie traktują poważnie, słuchaj. Musimy się sami... Patrz, jest taka maska. O, może po prostu byśmy się tam zamaskowali i poszli i odzyskali nasze skarby, bo tam one nie są bezpieczne, co? Weźmiemy, kupimy też te narzędzia. Tak, okay. To jest dobry, słuchaj, pomysł. Świetny pomysł. Dobra, to bierz w takim razie, a jest o, jest tylko jedna maska. Kraty, dabinki. Nie. Dobra, to co? Weźmiemy tą maskę. Tak. To sobie też przebierz się. Jeeplejka, w ogóle masz jakieś pieniążki? Weź zapłać mam, tutaj, słuchaj, panu. I musimy ja czym zapłacę. Prędzej lecieć. Ja ubieram tak. Tylko tą maskę, okej. Okay. Także sprawdzimy, jak w niej wyglądam. Pyk. Uwaga, jak tutaj wyglądam. Wow, teraz naprawdę wyglądam jak prawdziwy w sumie taki jakiś rabuś. Ale ja nie jestem rabusiem. Ja chcę tylko swoje rzeczy odzyskać. Dobra, Jeeplejka, zapłacone? Pan tak, jest zadowolony? Tak. Napiwek tak, panu zostawiłaś jakiś? No, zostawiłam, słuchaj, tam z 2 złota. Słuchaj, to szybko lecimy tam do tego banku i robimy napad, ale tylko weźmiemy naszą skrytkę, słuchaj. No, dokładnie bo tak. Jak oni ukradną nam pieniądze, no. Odzyskujemy tylko nasze drogocenne rzeczy, słuchaj. Teraz ja jestem w masce. Mam nadzieję, że ciebie policja też nie rozpozna. Słuchaj, ja dobrze jadę. Jejku. Prosto, tak, prosto. Tak, dobrze, już tutaj jest bank. Dobra. To słuchaj, zróbmy może jakiś tak. Golem widziałaś? Golem stój, jakiś... stój. Wow. Dobra, dobrze, chyba tutaj jest bank. Słuchaj, zróbmy może tak, że bo ja nie mam maski, to ty tam wejdź, a ja będę pilnować tutaj, co ty o tym myślisz, co? Dobra, słuchaj, to ja tutaj, nie wiem, zrobię podkop, widzę, że tutaj można się tędy podkopać, także pyk, tak. pyk. Ja pilnuję, słuchaj, dobra. Jak ja tam się, ci idzie, ja się teraz już wkopuję, słuchaj. Mam też drabinki, w sumie tam mam, czekaj, zdobyłem drabinki, także tutaj można je też, słuchaj, zamontować, okej, okay, będzie droga dobra. Ucieczki. I mam nadzieję, że wiesz co, nam nie będą tutaj groziły jakieś, nie wiem, konsekwencje. Okej, widzę, słuchaj, widzę już skarbiec, jak tutaj łatwo się dostać, jak oni nie mają tego obudowanego bedrockiem ani nic, są kamery, także ja Jeeplejka wchodzę, a tylko to nie, tutaj nie jest nasza skrytka, to nie jest miejsce, gdzie jest nasza skrytka, w ogóle kamera już mnie nagrała, ale zobaczę, że nic stąd nie ukradłem. Jeeplejka, jak tam, wszystko dobrze? Jeeplej, słuchaj, nie, ktoś jedzie, słuchaj, dobra, schowaj się, zakryj dziurę. Jeeplejka, zakryj dziurę, którą wykopałem i się chowaj. A ja się też tutaj chowam. Idę w sumie szybko do naszej skrytki. Czekajcie, ktoś jedzie? Tutaj nie widzę. Okej, szybko lecimy. Musimy pójść do drugiej strony. Moja skrytka 23 musi jak najprędzej zostać otwarta. Słuchajcie, tutaj co mamy. Okej, otwieramy.
Co z tego, że mnie kamery nagrywają, jak ja tutaj nic nie kradnę, chcę tylko otworzyć. Dobra, otwieramy. Pyk, jest, dobra, są jeszcze moje pieniądze. Nie zostały okradzione na szczęście. Całe szczęście, słuchajcie, że się udało. Mam tutaj jak coś mieczyk. Jakby ktoś tutaj przyszedł, słuchajcie, będziemy musieli walczyć. Dobra, i teraz po cichutku. Żeby nikt nam teraz tylko tu nie przeszkodził. Okej, okay, wyjdziemy. O nie, patrzcie, te bandziury. O nie. Idziemy normalnie, wszystko tutaj weźmiemy. Dobra, wszystko bierz. Jak jeszcze policji nie ma, to dobra, okej. Tutaj czekaj, jak tutaj były zabezpieczenia. Pyk, pyk, pyk i. Okej, jest, udało się, dobra, idziemy. Słuchaj, wszystko bierzemy, całą kasę, rozumiesz? Musisz uważać. Pilnuj sobie wyjścia, gdzie ty, co ty robisz normalnie? Zbyszek, nie mogę. Po prostu ja. Dobra, kiedy zaraz tutaj, żeby mnie zobaczyli. Ja musimy czekam, się, słuchajcie, dobra, ulotnić tędy po cichutku. O nie, ten kolega tutaj zerkał. Patrzcie, on idzie do tamtego skarbca, by okradł moje po prostu rzeczy. Co za cwaniak. Dobra, może uda mi się tędy wydostać szybciutko, patrzcie, nie patrzy. Ty, okay. Zbyszek, tam jest koleś, normalnie, nie. Na niego, co zostawcie ty robisz? Mnie. Zostawcie mnie, dobra, w tej chwili. Kim poddaję się, poddaję się, a masz ty, ja jestem nikim. Ja też jestem, widzisz, bandziorem, mogę dołączyć do waszej paki, mam maskę taką, widzisz, kominiarkę jak ty, także oddawaj. Możemy razem tu współpracować. Słuchaj, nie będę współpracował z tobą, oddawaj, my jesteśmy jedyną dobrą grupą bandytów, którzy najlepiej, normalnie paczką jesteśmy, oddawaj kasę normalnie, nie, słuchaj, ja tutaj mam tylko swoje pieniądze, możecie sobie okraść cały bank, ale moje rzeczy zostawcie, okej? Okay? Nie, no słuchaj, proszę. W tej chwili biorę ciebie za zakładnika, normalnie i weźmiemy za ciebie okup, zresztą w tej chwili wsiadaj do samochodu, jesteś normalnie jako zakładnik, wsiadaj. Ja nie mogę, ale dobra, proszę pana, my się możemy jakoś dogadać, niech mnie pan zostawi. Nie ma takiego, słuchaj, widziałeś, że okradliśmy. Ja uciekam, mam was gdzieś, cwaniaki jedne, ja od was nie idę na policję. Słucham? Nie chcesz po dobroci, to teraz będzie normalnie nie po dobroci. Zatem wyrzucam miksturę obezwładniającą. Nie, proszę. Uspokój się pana. O kurczę, co to są za kraty? Ej, chwila, gdzie ja jestem? Co ja tutaj w ogóle robię? O co chodzi? Jestem zamknięty w jakimś więzieniu? Ratunku, pomocy, ja nie mogę. Witaj, w końcu się obudziłeś. Jesteś teraz, słuchaj, naszym tutaj osobą, za którą dostaniemy okup. Jesteś porwany, rozumiesz? I nie wyjdziesz stąd. Mam cię, słuchaj, tak? Oddawaj moje rzeczy, gdzie są w ogóle moje... Dobra, przepraszam, dwa serduszka mi zostały. No właśnie. Gdzie jest moja maska? Nawet maskę mi zabraliście. Wszystkie pieniądze i pierścionek mojej Jeeplejki, oddawaj to. Wszystko, słuchaj, jest już nasze, a ty będziesz tutaj siedział, chyba że Jeeplejka zapłaci 1 000 000 złotych, a nie wiem, czy ona po prostu będzie miała 1 000 000 złotych i nie ucieknie stąd, nie uciekniesz. Dobra, ja idę na razie. Ej, chwila, poczekaj chwilkę. Co? Halo, słuchaj, bo ja bardzo muszę do toalety, mi się bardzo chce. Jak to? No nie byłem, cały dzień cię nie załatwiałem, wiesz? O nie, ja cię, słuchaj, no to nie wiem, no to wytrzymasz jakoś, dasz sobie radę przecież. Cię, no jak mam nasikać na łóżko, no gdzie, no przestań. No dobra, słuchaj, chodź, idziesz, tylko do łazienki, słuchaj, idziesz za mną, tylko żadnych... Dobra, bo ja tutaj... nic nie pamiętam, co wy na mikstury, za mikstury na mnie użyliście, że straciłem w ogóle pamięć kompletnie, nie wiem, co się ze mną działo, no dziwne. Specjalną miksturę, słuchaj, i to była mega mocna mikstura, z tym nic nie pamiętasz, ale żadnych numerów, dobra, chodź, no i tutaj? Idź tam jest to łazienka. Dobra, załatwiaj rzeczywiście, się, jest ubikacja, to się spróbuję załatwić, ale co ty tak zamierzasz się na mnie patrzeć cały czas, no weź, no co jest? Jejku, no dobra, to szybko, tylko szybko, dobra? Dobrze. Okej, słuchajcie, muszę szybko ja się stąd jakoś wydostać, póki mam chwilę, mam tutaj minutkę. Dobra, kraty są nie do przebicia się. Może kanalizacją, patrzcie, tutaj jest zejście, dobra, raźcie żyje. Okej, widzę, że tutaj jest, słuchajcie, jakieś przejście, ale śmierdzi tutaj, co ja w ogóle robię? Okej, tu jest zakratowane, tutaj na pewno nie przejdę. W co ja się wpakowałem, słuchajcie, wpakowałem się w niezłe problemy, w sumie mi wszystko zabrali, a mieliśmy z rodzinką jechać na wakacje. Ja nie mogę, ratunku, jest tutaj ktoś, niech mnie ktoś uwolni. Dzień dobry, halo. Proszę pana, ja zostałem uwięziony, to jest ten dom, który jest nade mną, to jest dom bandziorów, musi pan powiadomić policję i mnie uwolnić, może pan coś z tym zrobić, z tymi kratami? Proszę pana, nie mam żadnych narzędzi, ja tutaj blisko mieszkam, właśnie byłem sobie na grzybkach, jak pan widzi, może pan chce innego grzybka, proszę. No, nie chcę, proszę wie pana... pan, mam inne problemy na głowie niż grzybki, ja się stąd muszę wydostać, dobra, moja rodzina pana... będzie musiała inaczej za mnie zapłacić 1 000 000 złotych okupu, co jest? Niech pan poczeka, ja idę szybko do mojego domu, tutaj w ogóle myślałam, że tutaj nikt nie mieszka, to ja idę po narzędzia i szybko pana
dobra, ogonie, proszę, szybciutko, proszę normalnie czekać. Szybciutko. Dobra, słuchajcie, spróbujemy się przebić sami jak przez te kraty, ale one są jakieś niezniszczalne, może tutaj gdzie indziej. Tutaj jest jakaś ściana, tutaj na pewno się nie przebije i tutaj jest ostatnia moja nadzieja, ostatnia nadzieja. Okej, okay, okej, okay, widzę tutaj wolność, ale nie, no jest zablokowane też przez kraty wszystko. No i co ja teraz zrobię, co ja mam teraz zrobić? Mogę liczyć jedynie na tego pana, ale zaraz tutaj w każdej chwili może przyjść ten bandziur. O, nie był tutaj. Chowamy gdzie się. Gdzie ty jesteś? Chowamy gdzie się. Ty jesteś, słuchaj? O, tutaj. O, co ty robisz? Zastawię się ubikacją. Słuchaj, co chciałem ty zwiać. Robisz? Hej, przestań, nie bij, proszę, proszę, zrobię tylko co mi każesz, tak? No. Chcesz, po prostu żebym wpadłem. Cię no, zapadłem co? Się w ubikację, no, przepraszam pana. Bardzo śmieszne, chodź za mną. Idziesz pierwszy, teraz idziesz pierwszy, słuchaj, żadnych numerów miało nie być i niestety cały czas tutaj coś próbujesz uciec. W takim razie trafisz do najgorszego nie. więzienia, najgorszego ale, więzienia, rozumiesz? Proszę panie, na panie gangsterze, ale ja po prostu tutaj się załatwiłem, no i niestety wpadłem, zapadłem się po prostu do ubikacji, bo dosyć szeroka była, no i to dlatego ja nie chciałem nigdzie uciekać, no. Tak, jasne, ja wiem, ja znam. Słuchaj, ja już nieraz porywałem ludzi i wiem, że wy jakieś numery robicie. Chodź, idziesz za mną w tej chwili. Do widzenia, szybko. Proszę pana, o, do widzenia. Nie. Szybko tam, koledzy, na niego, nie. na niego. Zostaw mnie, dobra, przepraszam, poddaję się, tylko nie rzucaj dobrze? Na mnie żadnej mikstury, będę robił. Okay. Przepraszam, to był taki żarcik głupi, no. Co mam robić? No, słuchaj, nie z takim żartem. Dobra, idziesz tam, prosto. Dobrze. Słuchaj. Ciesz się, że cię nie wykończyliśmy, bo normalnie to bym takiego osobnika wykończył. W takim razie tutaj... Ja wyskoczy. Jestem panu bardzo wdzięczny, proszę pana, że pan mnie nie wykończył. W nagrodę dostanie pan grzybka, jedyna rzecz, jaką mi została w ekwipunku po prostu, bo wszystko mi zabraliście, tak, młodziejaszki jedne. Ja mam tutaj? Twoje rzeczy. Tu, tak, tutaj mam mieszkać, ale tu jest zimno, ciemno, nie ma ubikacji, ja się tutaj boję dzikich zwierząt, mrówki, jakieś insekty tutaj są. Tam, proszę pana, tutaj niech nie się ma pan ogrzewania, zlituje. nie ma opcji, nie ma ogrzewania, słuchaj, będziesz tutaj normalnie z zimna się trząs, za to, co zrobiłeś, to po tobie jest. Tutaj już zamykam. No, sakra. I do widzenia. No nie, no do widzenia. Ale tutaj nawet nie ma ubikacji. Gdzie mam się załatwiać? Nie mam jedzenia, jestem biedny. Gdzie on mnie wpakował? Mogłem kurczę nie zwiewać. Tam już było lepiej. Była przynajmniej ubikacja. Ty, ale czekajcie, bo ja w ogóle powiadomiłem tego dziadka i mam nadzieję, że on przyjdzie mnie tutaj uwolni, bo co ja tutaj mam zrobić? Czekajcie, może uda mi się te nici zniszczyć. Gdzie on jest? Halo, tutaj! Proszę pana, teraz mnie zamknął do innego więzienia. Tutaj co? Widziałem, że dźwignię pociągał jakieś. Musi jak pan dźwignię pociągnąć i otworzyć ale... to... Tutaj to, no. Jejku, ale ja się nie znam na tych wszystkich rzeczach. Może to spróbuję ręką jakoś, albo... To niech pan się odsunie, to ja spróbuję to rozwalić, mam swoje narzędzia. No dobra, niech pan otwiera, niech pan dobra, otwiera, proszę dobra. Pana. I, tylko uważam, bo jakiś wybuch normalnie chyba co jest? Spowoduje... Znaczy, pan się nie zna dźwignię. Na takich mechanizmach. Ja nie... Ale dobra, się nie udało znam. Się panu, dobra, udało się panu. To wystarczyło pociągnąć dźwignię, co pan tutaj narobił dobrego. Musimy zwiewać, zanim ten bandzior tutaj za momencik nas przyjdzie i złapie dwóch. Proszę pana, jesteśmy w niebezpieczeństwie. Gdzie uciekamy, co? Szybko, tam, słuchaj, ja tam mam, chwila. Musimy iść na skróty. Widzę tam kogoś, proszę pana, tam ktoś jest, ja nie mam żadnej broni, co robimy, oni tam, Wieku, widzi pan, jest ich więcej, co z tym zrobimy, ja atakujemy jestem... ich, czy zwiewamy w inną stronę? Próbujemy jakoś przejść, bo tam zostawiłem łódkę, oni musieli zobaczyć moją łódkę, słuchaj, i zorientowali się, że ja tutaj sobie zbieram grzybki, masz tutaj taki mieczek, to jest mój na obronę, ale dobra, no słuchaj, jakoś, dobra, musimy się po prostu na tą łódkę, żebyśmy trafili i jakoś damy dobra, radę. Ale nie atakujemy ich, od razu idziemy nie na łódkę, gonią nas. Ich. Dobra, szybko, idziemy na łódkę, zostawcie nas, bandziory, szybko, proszę pana, niech szybko pan wskakuje pierwszy, okej? Okay? Szybko, ja dobra. Dobra, macie szybko, wy, macie wy. Na łódkę. Dobra, szybko, dobra, szybko, jedzie pan. Dobra, zwialiśmy im, dobra, teraz jest. Szybko wyskakujemy i uciekamy, najszybciej uciekamy. Jak się tylko da, okej, okay, oni słuchaj. Zostali w wodzie, ha, nie umieją pływać szybko, tak jak my płyniemy łódką, jesteśmy dobrym duetem, proszę pana, pan, w ogóle ile pan ma lat, tak 70 chyba na oko, co? Proszę pana, jestem starej daty, już mam 75 lat i właśnie tutaj mieszkam, nie wiedziałem, że w ogóle tam ktoś mieszka. Chodziłem sobie dzisiaj na grzybki, ale proszę pana, ja próbowałem dzwonić na policję, ale niestety tutaj nie ma zasięgu, chyba będziemy musieli jechać po prostu na tych tutaj moich takich rowerkach, pojedziemy na policję i będzie wszystko dobrze, tylko nie muszę no. wziąć tutaj, zamknąć wie pan dom. Co, a ile stąd jest miasto? Pewnie daleko, co? No troszkę jest, proszę pana, tam to jest, nie. Widzisz pan ten most, no. Nie, ja po prostu do miasta, ja nie mogę jechać, wie pan jak co, to? Ci bandziory mają bardzo moje drogocenne rzeczy, jeśli ja ich nie odzyskam, to jestem po prostu stracony, ja tam muszę wrócić i odzyskać, proszę nie pana. Ma pan jakieś lepsze rzeczy, jakieś tam. Zbroje, miecze, wow, obsydianowa zbrojka, niezła.
Ja nie mogę, mogę pożyczyć, proszę pana, ja panu oddam to oczywiście. Oczywiście, oczywiście, może pan pożyczyć, to ja takie mam pułapki na... To są akurat pułapki przeciwko takim gryzoniom. Niedźwiedziom? Ale może na, tak, niedźwiedziom, bo tutaj są niedźwiedzie, ale może się sprawdzą też właśnie na tych... To ja, ludzi, to ja proszę pana jadę szybko do miasta. Na policję, niech pan zgłosi to. Na policję, i szybko tutaj przyjeżdżają, dobrze. A ja idę odzyskać moje po prostu skarby. Mam nadzieję, że dzięki temu mieczowi i tej zbrojce mi się uda. Widzicie, już słońce zachodzi, jest coraz ciemniej, dlatego muszę to bardzo szybko robić. No, człowiek naprawdę, naprawdę fajny, słuchajcie. Mimo wieku, on wyglądał normalnie na 70-80 lat, a widzicie, normalnie tutaj szybko przepłynęliśmy łódką. Zobaczymy, czy ten skuter potrafi przepłynąć. Muszę na początku pokonać tych bandziorów. Patrzcie, ten skuter potrafi nawet pływać. Ej wy, cwaniaki jedne, chodźcie tu, bęk, a masz ty. Pokażę wam tak naprawdę, kto tu rządzi. Macie oddać moje drogocenne rzeczy, a najważniejszą rzeczą jest pierścionek mojej żony Gplayki, słuchajcie. To był jej zaręczynowy pierścionek, dlatego bęk, lepiej nie podjeżdżajcie. No nie, no oni nie mieli, słuchajcie, tych wszystkich rzeczy, tych skarbów, także musimy szukać dalej. Na pewno ten szef je gdzieś schował. Ten szef, o tutaj, tutaj jesteś. Cwaniaku, spotykamy jak, się teraz, jak ci co? Jak się udało, tak, teraz będzie po tobie, rozumiesz to? Dlaczego uciekłeś, to już teraz, teraz zostaniesz znowu złapany, znowu cię złapię. No to zapraszam, zapraszam, niech pan tutaj mnie goni, no niech pan mnie goni. Jestem normalnie głupi, żeby w jakieś pułapki no, ten, dawać się nabrać, wiesz? Nie no to zobaczymy, taki, jestem taki, zobaczymy, zobaczymy, o! Słuchaj, zaraz padniesz, zaraz padniesz. O i o, co? Nie. I słuchaj, i teraz dobra. Zostałeś wpakowany w pułapkę i co, teraz cię mogę atakować i masz. I co, taki a wiesz, byłeś mądry? Ja mam? Wiesz no. Co, ja mam twoją kasę i pierścionek, twojej normalnej no, dziewczyny. To masz wszystko oddać natychmiast, słuchaj, bo tak, ci pokażę, kto tu... Już... Chcesz pokazać ci, kto tu rządzi, o nie, dobra, a masz. Dobra, 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 oddajesz, okay, dobra, czy nie? Spoko, już proszę, proszę, o, dobra. Czekaj, tutaj jest, o, dobra, i... mam pierścionek, mam, najważniejsze, oddawaj teraz całą kasiorkę, cwaniaku jeden. Dobra, masz, tutaj już, ale wiesz co zrobimy, słuchaj, możemy się tak umówić, że nikomu nie powiesz, co się tutaj stało. Nikomu no dobra, nie dobra. Nikomu nie powiesz, co się tutaj stało i po prostu, wiesz... I ja tutaj będę sobie żył dalej, niczego. Ale wiesz co ci powiem? Tak naprawdę za momencik tutaj przyjedzie policja i znajdą ciebie i ukarają, na pewno pójdziesz siedzieć. Ja tutaj, słuchajcie, zabunkruję jeszcze tymi kratkami, żebyś się nie wydostał stąd. I policja tutaj, słuchaj, będzie cię miała. Idę ich poinformować, pomóc właśnie temu starszemu panu. Nie wydostaniesz się stąd i słuchaj, pożałujesz, pożałujesz za to, co zrobiłeś i za to, że mnie uwięziłeś. Ze mną się nie zadziera, a co po drugie, nie ukrada się banku. Nawet nie cwaniaku. I za moment tu przyjdę z policją. Na razie, trzymaj się. Okej, okay. Słuchajcie, także udało się schwytać tego bandziora. Pokonaliśmy jego wszystkich ludzi. I teraz musimy tylko iść z tym starszym panem pomóc policji schwytać tego cwaniaka. Tymczasem myślę, że sytuacja jest opanowana, rozwiązana i mogę razem z moją rodziną jechać na wakacje. Tyle, że nasze skarby weźmiemy razem z sobą. Także dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, pa!